Niektórzy lubią podziwiać naturę w całej okazałości, nie lubią chodzić do ogrodów botanicznych i zoologicznych. Dla takich wymagających turystów organizuje się wycieczki safari. Jest to najczęściej przejażdżka specjalnie przygotowaną trasą na terenie, gdzie dzikie zwierzęta żyją na wolności. Podczas takiej trasy można z bliska obserwować życie zwierząt, pooglądać ich codzienne zwyczaje i prawdziwe środowisko, do jakiego te zwierzęta są przystosowane. Trasę safari pokonuje się najczęściej zamkniętym terenowym samochodem, którego nie wolno opuszczać. Nie wszystkie zwierzęta mogą być zadowolone z takiej wizyty. Turyści uczestniczący w safari powinni więc pamiętać, że nie są u siebie: na trasie safari królują zwierzęta. Tereny, po których najczęściej prowadzi trasa, to przecież ich dom!